Cześć wam, bliska. Dzisiaj znowu gramy Harry'ego Pottera i kolejną tajemnicę. Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami z profesorem Lockhartem. Uwielbiam jego książki. Zacznę od tego momentu. Znowuż, ponieważ zapomniałem, że ta gra zapisuje się tylko po tym, jak wejdziemy na książkę. Nie tak, jak skończymy grę. No, dużo się zmieniło. No to pewnie zaraz pójdziemy na te zajęcia z profesorem Lockhartem. O, tylko poszukamy jakieś sekrety tutaj sobie. To jest dopiero sam początek gry. Pierwsza jakby lekcja, pierwsze zajęcia. Zajęcia z zaklęć z profesorem... Nie, to jest obrona z czarną magią, tak? Lockhartem. Coś ma coś na sprzedaż. Zobaczymy, co mają na sprzedaż. Na razie nie ma nic na sprzedaż, nikt. A tu jest Ron, tak? Tu jest ta. Kopka filtra. Może jest, tu są zajęcia. Pewnie tam na razie nie idziemy, bo nie chcemy. Tam już widzimy. Nie, na razie jeszcze nie. Co tu jest? Nie no, to jest 3. Trzeba trochę poczekać, zanim tego użyję. Aha, super. No to mamy naszą pierwszą kartę z zamku. Gdzieś środka zamku, tu nie możemy wejść. I po raz kolejny was zachęcam do posłuchania. Wow. Do posłuchania utworu. Co to było? To jest nasz pokój. Jeżeli dobrze kojarzę. Tak jest, a tam jest to najlepiej. Dobra, idziemy do zakręcia. Posuniemy trochę fabułę do przodu. No to już nie się do zakręcia. Mogę dostać autograf? Nie. Nie ma wszystko na razie. Czego się dzisiaj nauczymy? Nie mam pojęcia. To jest krzyż? O nie, to klamka. Harry! Dobra, co teraz? Aha, to jest nie wcale jeszcze. Harry, szybciej! Zobaczymy. No proszę. No tam, bo Harry to nie chce oglądać. Cześć, duchu. Harry, chcesz pohandlować? Nie, dzięki. Wypiszemy sobie grę, żeby nie było tak... Hej, Harry! Co da, czyli chwilę teraz. Dobra, zobaczymy, co masz. Wciśnij przycisk tak, by zaakceptować wymianę, lub nie, by odmówić. No, to nie było trudne. Jak chcesz, ale pamiętaj, nie, że to rzadki towar. Cześć. Na razie nie chcę mieć, bo nie wiem, po co mi to było. Użyjmy ten kufel. Tak mi przykro. No i kolejna karta wpadła. Sprzedałem resztę towaru. Tego niestety nie mogę jeszcze zebrać. No właśnie. Trochę szkoda, może. Trzeba by się cofać tych wszystkich miejsc, no ale trudno. Teraz idziemy na zdjęcia. Do tej pory co brawo, nie? O, cześć, Nick. Po tylu latach wciąż spotykam w Hogwarcie nowe sekrety. Tu jest specjalny obszar, do którego można wejść tylko po zebraniu wszystkich 40 srebrnych kart czarodziejów. Brzmi trochę jak kos Buberka. No nie, Jarosława Buberka. Dostaniesz klucz, który otworzy jeden z 4 zamków. Zobacz, czy uda ci się znaleźć wszystkie 40 srebrnych kart ukrytych w Hogwarcie. Znajdziemy wszystkie. Znajdziemy wszystkie sekrety. Nie ma problemu. Wszystkie fasolki, mam nadzieję, zbierzemy. Jeśli istnieją w tej grze. Na razie tam nie możemy wejść, dobra. Co to za przejście? To nie jest zbyt sekretne. Jeżeli powiedziawszy. Chyba to się otwiera automatycznie, wchodzę do jakiegoś pokoju. Coś, no nie wiem, ale...
Sekreta to nie zajrzała. Chyba, że to chodzi o to, że jest taka niby imitacja ściany, tak? No, to niemożliwe. No i ładnie. Idziemy do przodu, jeszcze do góry? Nie wiem, to jest więcej tych pasałek mam, co? I po jednej będę zbierać? No, ewidentnie będę po jednej zbierał. Jeszcze góra, to nie miał być na sesji piętrze? No to jest sesji piętrze, co? Gdzie jakby tak spadł? A to może później, bo teraz nie chciałbym wracać z powrotem. Pamiętasz, gdzie się odbywa, prawda? O nie. O nie! Lepiej się stąd zabierać. Filcz może gdzieś tu być. Będzie po ten irytek, nie? No proszę. Słyszę huk i kogo widzę? Pan Harry Potter i potłuczona antyczna, jedyna w swoim rodzaju waza. Argusa Filcza, woźnego, nienawidzili wszyscy uczniowie Hogwartu. Niektórzy wierzyli, że jego kotka, pani Norris, Jezu, jak ten kot wygląda. Sama spadła, naprawdę. Chodź, ja sama wpadła, gościu. Egzaminu też sam nie... O. Co to było? Co? O czym ty mówisz? Słyszałem głos. Słyszenie głosów nic ci nie pomoże. Zapiszę wszystko, a teraz idź już. Muszę tu posprzątać. No to zaczyna się. Harry słyszał już głos Liszki. No na pewno gości. Jak mi trafią, wszystko się tobie darzy. Każdy jeden przypory. Da się na nią rzucić czar? Nie, a na niego? Też nie, kurde. Wracasz, żeby jeszcze coś podwóc? Da się kopnąć, albo? Powiedziałem, że masz iść. Ups, sorry. Nie myśl, że mnie przechytrzysz, Potter. Ja cię dopadnę. No. Ale sekret, słuchajcie, nikt o tym nie wiedział. Tyle lat w Hogwarcie, nikt tego nie odkrył. Ty... Wow! Co to za gnomy? No dobra, teraz jak ja tu wrócę? Aha, nie wiem, trzeba będzie jakiegoś zakręcia. Skoku, którego nie wiem. Wiesz, to. Dobra, to są zajęcia, ale na razie to... Okay. A, to już wiem, co to jest. To jest gabinet pewnie Dumbledora, tak? To jest ten gargulec. To widać po teksturze, to będzie się ruszało. No, jakieś bo, ale słuchajcie, zobaczcie, jakie efekty. No, proszę. Dobra, idziemy na te zajęcia. Jeszcze zobaczymy, co tu jest. Fasolki znowu. Jakaś karta by się przydała, nie? No to idziemy dalej, cieszę zajęcie obrony przed ciemnymi mocami. No, witamy, witamy. Więc prezentacja nie jest. A to będą te chochliki, tak? Czy coś tam? Tak się wam przedstawię. Jestem Gilderoy Lockhart, kawaler Orderu Merlina trzeciej klasy, honorowy członek Ligi Obrony przed Czarną Magią i pięciokrotny zdobywca nagrody Tygodnika Czarownica fajnie. Za najbardziej czarujący uśmiech. Widzę, że wszyscy mają komplet moich książek. Znakomicie! Dzisiaj inny świat, ale kobiety się nie zmieniają. Rictu Sempra, służącego do pojedynków. Rictu Sempra bardzo się przydaje do unieszkodliwiania różnych denerwujących stworzeń, jak na przykład... No właśnie, będą chochliki teraz, no? Wrytające. Kto chce być pierwszy? Czy Harry Potter mógłby tu podejść? Szczęście. No, dziwne, nie? Tak. Chcesz to Hermione, możemy się zamienić. Harry, oczyść całkowicie umysł. Nie myśl nawet o mnie. Skup się na symbolu. No, gdzie trochę pedofilią to jest. Zaraz zacznie się poruszać wokół symbolu.
Gdy różdżka przesuwa się nad którąś ze strzałek, wciśnij odpowiadający jej klawisz. To ćwiczenie ma trzy części. W każdej musisz wcisnąć wszystkie strzałki we właściwym porządku, by przejść dalej. Próbujemy? Początek pierwszej próbujemy, rundy. Próbujemy. Dawaj. Ale jakby był przypał, bym tego nie zrobił. Znakomicie, no Harry. Przechodzisz do następnej rundy. 5 punktów. Teraz będzie trudniej rozumieć. Początek drugiej rundy. O, prawie bym tego nie zrobił. Znakomicie, Harry. Jeszcze jedna runda. Przechodzisz do następnej rundy. 10 punktów dla Gryffindoru. Początek trzeciej rundy. Go. Wow. Nie ten klawisz. Ale wstyd. Ale wstyd. Ale nie. Wcisnąłem klawisze na numery. Nie! Jak? Przecież to jest gra dla 13-latków chyba. Góra, góra, prawo, lewo, 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 prawo, góra, prawo, lewo. Jest. Czyż to nie wspaniałe, że masz takich nauczycieli? Błyskawicznie zrobiłeś potrzebne ćwiczenia. 15 punktów dla Gryffindoru. Ja bym za to punktów nie przyjął. Nie poszło ci tak dobrze jak mnie za pierwszym razem, ale mnie nikt nie dorówna. Panie profesorze. A teraz czas przetestować twoją biegłość w zaklęciu Rictu Sempra na moim własnym wyzwaniu Rictu Sempra. Dobra, to teraz mam pierwsze wyzwanie. Powodzenia, Harry. Czyli wyzwanie Rictu Sempra. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Tak, na razie było kiepsko. Harry, witaj w moim słynnym wyzwaniu Rictu Sempra. Żeby zakończyć wyzwanie, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się na szczycie tej oto wieży. Dobra. Postaraj się skończyć jak najszybciej. To coś wiemy. Czas minie, zanim zdobędziesz gwiazdę ukończenia, na czas? Przegrywasz. Po drodze znajdziesz mniejsze gwiazdki. Dadzą ci więcej czasu i poprawią punktację. Radzę, byś spróbował znaleźć je wszystkie. Postaraj się, by zostało ci jak najwięcej sekund, gdy dotrzesz do gwiazdy ukończenia. Im lepszy będziesz miał wynik w chwili ukończenia wyzwania, tym więcej punktów. I to co, idziemy na rekord? Zaczynamy? Spróbujemy. Powodzenia! Gotowy? Start! No start, start, dobra, tu będzie pewnie jakieś te, nie? Nie ma nic fasolek żadnych? No patrzcie, tę sekundę, trochę dużo tych sekund, co? To niemiłe. No dobra. Nie chcemy tego słuchać. Chcemy go zabić. O Jezus. Co teraz? Aha, ty? Dyskaj. Tam nie można wpaść. Spróbujmy tam wpaść. Da się. To od razu wychodzi. No dobra, idziemy dalej. Trzeba go zrzucić tam w dół. Wow. Aha, to tylko do bonusu było. Nie, nie, spadaj tam na dół. Co teraz? Zakładam, że trzeba zejść tu. O, czy trzeba wypadałoby chyba tego też tam na dół wrócić, co? Co się zdaje? Jak wygląda, i mogę go też tam wrzucić na dół, nie?
Jak się okaże, że nie, to wszystko stracił czas. Dziwnie kamera to działa, co film, po filmie zawsze wraca do tego. Niech ja mam go tam wrócić. Śmiały. O. Nintendo. Czekaj się tam, coś to da, co? Jak nie dobrze, tylko zmarnowałem czas. To się zdenerwuje. O, super. Geniusz. No to jestem geniuszem, naprawdę. Pogratulować. Tyle czasu zmarnowanego. Idziemy dalej. Żaba. To jest super mały. Wielki nie dotykaj jego, ani jego śluzu. Nie dotykaj. Wydzielają bardzo parzy. No dobra, czyli musimy tak samo działać tutaj? Możemy tu zejść po prostu. I tu nie mamy czegoś specjalnego. Dobra, do dołu już polecam. No już szybciej. Gincie, małe ślimaki. Teraz wyskoczą te kraby pewnie. Nie wiem, co. Flipendo. Wow, on strzela. Patrzcie to. Tak bym zrobił. Okej. Czy tam coś to dało? Nie, na razie nie. No dobra, więc to się razem idzie. Wow, jakiś sekret kolejny. No to idziemy do przodu. Flipendo. Nintendo. Gdzie to się otwiera? Karta, może jakaś karta. No, jakiś tam. Teraz znowu noszą. Aha, muszę się stąd wejść. Dobra. Idziemy tu. Do góry. I po gwiazdę. Wow, nie no panie, co ty robisz? Pary, ty. Taki zdolny, a z łebu to dwóje dostał. No tak samo miałem, to inteligentni tak mają. No właśnie chodzę. Szkoda czasu. I później zadyszka jak się byli na to. Tylko, że Harry nie biega na autobus, to w sumie po co mu łeb? A do Quidditcha, ale tam wszystko na miafla siedzi. No to... Tu coś mogę wziąć? Nie, to nic nie. Gnomy to chciwe stworzenia. No nie. Gnomów to ja nie lubię. Chodź. Chodź tu gość. Trzeba coś więcej dropnieć, że tak powiem. Dobra, zapiszemy grę. Wow, ale tajne przejście, Gilderoy. Nikt się nie domyśla po twojej skromności, że tutaj coś może być. Myślałem, że coś więcej rzucisz. Nie, to nie. Olohomora. Otwieraj to. No, zaraz będzie 10 kart chyba. Myślałem, że nie można ich wziąć. Się zbugowało. Lecz jakieś tajemne przejście. Wow, ale akcja, słuchajcie, te emocje, ten stres. Nie wiem, co się dzieje. Flipendo. Flipendo. Jeszcze jedna Flipendo. Muzyka też mi się podoba. No wolniej z tym ślimakiem. Brzydkie jesteście.
Moja była dziewczyna. Ale dobrze, tylko no dobra. Będzie, będzie. Ta obecna usłyszeć będzie. Spał na kanapie. Co? Tu coś jest? Przejście? Prowizoryczny mur, jak dokładnie. A, on pewnie się otworzy, jak jest tutaj wymiotę do środka. No to zgadzam, Otwiera się mur. Zobaczcie, teraz już otworzy. Aha, tu, tu. No, no dobra. I tu jakoś on wejść? Nie wiem. Dobra, najpierw wyjdziemy tutaj. I tą stronę. Znowu jakiś krab ogniski. Teraz... Zakładam, że tu coś jest. No. Dobrze założyłem. Mogę tam rzucić na dół? Czy będzie potrzebny? Nie bliżej, bo tak to... Jak tak to po mnie. Jest, kolejny sekret. O nie, to będzie ten krab. Idziemy tędy. Mamy fasolki dwie. No już jest 155 fasolek, no to jest co? To jest... Mogę sobie coś kupić. Tylko co? Tu jest sekret, tego nie widziałem chyba nigdy. No chodź tu żaba, gdzie coś jest? Co za durna żaba. Ogólnie chyba trzeba wchodzić, żeby nam zaliczało do statystyk te ukryte przejścia i tak dalej, bo jak nie wejdziemy, to nie będzie tego dźwięku i chyba wtedy nam nie zalicza tego do statystyk, tak mi się wydaje. Może mi się tego wydawać oczywiście, nie? Bo nie jestem pewien, ale... No nie wiem, zobaczymy. Znowu karta, czy już mam 10? Proszę, żebym miał 10, bo zobaczymy, co się da zrobić z tym przejściem. No już. No i trzeba działać, czy zrzucić stary. Bo to idzie. Logiczna zagadka. No to domyślam się, że o to chodzi, tak? Co i jak, gdzie? Czym się różni to wejście? Tak, ja muszę gdzie indziej iść. No nie chcę tutaj. Chyba zepsułem wszystkie sekrety, bo tak jak mi w inną stronę, co wtedy? No nie, no ja chcę tam wrócić. Jak teraz tam wrócić? No to jest jakieś przejście, co? Wróćmy się na chwilę, zobaczmy, czy jest jakieś przejście. No nie ma, jak ja tam teraz wrócę? No hej, halo! Tu muszę ich zrzucić pewnie, nie? No bez sensu. Czas mija, a ja bym chciał tam wrócić, bo tam pewnie są jeszcze lepsze sekrety, no ludzie. Wow! Wow, gościu! Weź tam do dziurki się schowałem. Tu będą. Jeszcze jeden raz. Zbieraj fasolki. I co teraz? Nic się stało. No i się zamknęły drzwi, jak ja teraz tam wrócę? No jak? Co? No nie, no później będę się już raz to z wyzwania robić przez te głupie drzwi. Co za oszustwo w tej kraju, oszukują wszyscy. No, na pewno tam skoczę. A tu? Nie, ja, tylko trzeba tam tędy. O! Jak się tam dostać?
Idzie teraz, panie. I co ty już? Teraz tu. Trochę jak w Hobbicie Gandalf tam w tym filmie chodził po tych ścianach. Łaaak! Czy już spadnę? Dobra, Hanes, twardy. Młody, zdolny, piękny. Nie tak bardzo, ale zawsze. Te zakręty mogą być trochę mocniejsze, żeby bardziej odrzucać się w domu. Jak czas 4-5 razy zawsze uderzy ci. No. Okej, okay, co teraz? Tu do góry jakoś pewnie? Co to było? Nintendo. Nie, no Świmoki. Szczerze? Będzie coś tutaj rzucić? Nie. To dobrze, to nie. Nie ma problemu z wami większego. Teraz idziemy tędy. Ale sekretne przejście. Gdzie te schody były schowane? W drewnie, no tak. Ja też nie pomyślałem, że te schody metalowe w drewnie są siedziały. Ja muszę wrócić teraz do tych sekretów, nie? Tu wróci. Damy radę, no. Powtórzymy później nawet jakieś indziwne filmiko do wyzwania, bo ja od razu tak to nie lubię, mi się będzie chciał to przychodzić od razu całego z powrotem. Dobra, już wiem co się stało. No. To było do przewidzenia, albo nie. Tak, będzie strzelać z tego tyłku. Jeden w dół, drugi w dół. No i co? No? A mogę tam wejść? Nie. Mamy ile? Gwiazdek? 8? 8. Ile mam ich tych kart? Zaraz zobaczymy. 7 na razie. 7 na 50. Zobaczmy w ogóle te karty, jak to wygląda. Kogo my tu mamy? Hesper Starki, kierownica, nie wiem. Jakiś czujny gościu. Myron, sorry. Porcino Thorsten. Fatalne jędze, to jest... Fatalne jędze grały w tej części czwartej, prawda? Stara ognia, na koniec na tej... była ta ceremonia cała. W turnieju. Tak się wydaje. To już jest końcówka? No proszę was, nie. No nie, mi brakuje dwóch gwiazd. Właśnie tu przez te... No nie, przez te drzwi tam okropny. Co za bzdura. Co za bzdura. Jest dwie gwiazdki do tyłu. Przez to okropne. Aha, tu coś jest jeszcze. Więc możliwe, że będą wrócić tam. Dobra. Okej, jeszcze dwa gady zostały. Wow. To już chyba wiem, jak to się dzieje. Tu coś mogę zrobić? No ej! Co to było? Jezus, czym to by zgniotło? Dobra, idziemy tędy. Tu pewnie wrócę się. Nie wrócę się chyba tędy, ale trudno. Stipendo. Głupi gnomy chodzi. No nie. Jakby tam rzucić. No halo, proszę pana. Teraz zbiegłem. Nowa jakaś karta.
Zostawimy to przejście, żeby nic tam nie wyszło. Tu coś zrobimy? Nie, no kurczę, to tylko jeden do przodu. Trzeba iść w te drzwi, no nie, panie. Panie, potem. Trochę żeś pan spieprzył sprawę. Tu starczy? A, tu się już nie obniżę, tak? To już nie muszę tych bić tam do środka. To i tak chyba nie. Wow, ale sekret. Aha, bo to może mnie uderzyć, tak? Tak. Ewidentnie. Ja będę musiał znowu od nowa wchodzić. Całą drogę, tego nie chcemy, no nie? Nie, prawym spadł. Znakomicie, panie. No i wyzwanie ukończone. Kończył pan moje wyzwanie Rictu Sempra. Czas, jaki pozostał, zostanie teraz przeliczony na pół. Jestem zawiedziony sobą. Jeszcze ta gwiazda została pewnie w tych drzwiach dodatkowych. Trzeba przejść do przodu, mogą iść po prostu. Jest tak logiczne, że przodu to będzie dalszy etap. No jednak nie dla mnie, ewidentnie. No cóż. Nie każdy musi być geniuszem. No już na pewno nie człowiek z blizną. No halo, halo. Aha. Może mały interes. Znowu jestem tutaj. Nie, nie. Kim jesteś? Zaraz się zacznie. Chodź za mną, pokażę ci gdzie iść. I co to da? Dobra, no mam jakieś punkty, no czy zdobyłem? Co za to zakręcie? Flipendo? Nie. No chodź, chodź. Idę, idę. O, Dumbledore. Jeśli ktoś zapomniał, jak się nazywam, to jestem Albus Dumbledore, dyrektor Hogwartu. Aha! No na pewno ktoś zapomniał, że Albus Dumbledore to Dumbledore. Dom, który zdobył najwięcej punktów, już tydzień minął? Odbywa wizytę w pokoju nagród. Długość wizyty zależy od tego, iloma punktami wyprzedza następny dom. Popatrzmy na wyniki. No to ja wygrałem. Najwyraźniej prowadzi Gryffindor. Harry, chyba czeka cię wizyta w pokoju nagród. Powodzenia i pamiętaj, że czas zbierania fasolek jest ograniczony. Ale jeszcze ci inni uczniowie z tego domu są dyskryminowani. Tam istnieje tylko Harry, Hermiona, Ron i ten, czasami Neville. I to koniec. Przecież nie mam tego zaklęcia, ludzie, jakie teraz mam skakać. No kurczę. Trochę ich do pozbierania jest. Czekajcie, da się zebrać wszystkie w tym czasie. Trzeba by mieć masakrycznie dużą ilość punktów, które by pozwoliły nam uprzedzić ten dom inny. A my tak chyba nie mamy, co? Nawet nie mamy zaklęć, żeby tutaj za bardzo dużo zdziałać. No nie, no i po co to tak bez sensu nie zrobiłem? Trzeba czekać, coś to wypuści coś. Nie. No dobra, to jesteśmy do przodu z tymi fasolkami, ale gdzie teraz? Już się nie wrócę tam, bo nie ma zaklęcia. No nie, 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 no to mi się nie podoba. Tu już byłem. Do przodu, Harry, biegnij. Weź tutaj sprintem czy coś. Sprint, Harry, sprint. Tam już jakiś pokój jest. Szybko! Harry! Biegiem! Jak on skacze, to jakoś tak wolno mi to idzie. Dobra, chyba damy radę do 400 dobić. Co? Albo i nie, zobacz jak mało czasu. Dobra, jeszcze 400 starczy. Jeszcze tu. Szybko, 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 szybko. Szybko, Harry, dawaj. No nie! No trudno. O, jesteś, Harry. Dobrze, że cię znalazłem. O! Cześć. To będzie Quidditch? Harry, czas na trening Quidditcha. Żadna drużyna jeszcze nie zaczęła trenować, więc zyskamy przewagę. Jeszcze nie jadłem obiadu. No, na pewno. Zjesz później. Ze mną? Chodź za mną na boisko Quidditcha. Świetnie.
Nie, nic się zjem później. Człowieku, daj zjeść. Jestem Potter, a nie. Dobra, zrobimy tutaj przerwę. Później wam pokażę w następnym filmiku, jak wygląda Quidditch. Wejdziemy na chwilę do zamku, żeby posłuchać sobie mojego utworu pięknego. Oczywiście, czego posłuchać na sam koniec. O. Dobra, teraz chwila ciszy, słuchajcie, i później wyłączam się. Mówię, to jak w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie, identyko. No nieważne. W każdym razie dobra, Quidditch wam pokażę w następnym filmiku, w następnym let's playu. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeśli macie jakieś uwagi, napiszcie mi. Jeżeli chcielibyście coś zobaczyć, sprawdzić, napiszcie mi to samo. No to widzimy się w następnym filmiku. Cześć i czołem, trzymajcie się. Do zobaczenia.